Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest sobota w, w oktawie Wielkiej Nocy, dzisiaj też jest... W sam raz, pierwsza sobota miesiąca, dzień poświęcony czcinie pokalanego serca Najświętszej Marii Panny. Serca, które nigdy nie okazało się oporne wobec Boga. Właśnie to jest ciekawe, że serce Marii było totalnie uległe wobec Boga. I całkowicie, że tak powiem, zatwardziały jeśli chodzi o cokolwiek, co nie pochodziło od Boga. Natomiast nie wiem, czy zauważyliście kiedyś, że nasze serca mają dokładnie odwrotną cechę: że, jeżeli coś pochodzi od Boga, to jesteśmy w pełni nieufności, w pełni obaw, nieufności, no różnych takich rzeczy. Natomiast właśnie, jeżeli, prawda, rozlegają się jakieś inne głosy z różnych innych stron, no to właśnie mamy taką tendencję, że tam, prawda, lecieć na łeb, na szyję. I to jest taka tragedia, która w nas pozostała po grzechu pierworodnym, no, że właśnie no, z duch wąż wciągnął nas wewnętrznie w jego melodię. No i my odruchowo lecimy tam, gdzie właśnie słyszymy melodię, zgadzającą się z tym, co rozlega się gdzieś głęboko w naszych sercach. I odruchowo właśnie za tym lecimy. Tak, i to nie jest melodia Boga. Natomiast no, niepokalaność serca Maryi jest właśnie taka, że no, Marii, serce Marii było wypełnione melodią pochodzącą od Boga, i ona nie chciała żadnej innej melodii. No i właśnie to jej serce miało taką dokładnie cechę, że no bezładnie rozpoznawało to, co pochodzi od Boga, głos Boga, melodię tego głosu. I, I tej melodii pragnęło. Natomiast właśnie warto się przyjrzeć ku czemu się najłatwiej skłania moje serce. Za czym tak łatwo, odruchowo biegnę. Tego będę wiedział, jaka naprawdę jest melodia w moim sercu. I tu, właśnie, znowu wraca mi przed oczy: Święty Jan na sercu Jezusa na ostatniej wieczerzy. Właśnie tak zasłuchany w melodię tego serca, że melodia serca Jezusowego staje się jego melodią. I właśnie dokładnie o to chodzi: dokładnie o to chodzi w nawróceniu żeby być w takiej właśnie wielkiej symfonii serc, prawda, tak wielkiej symfonii serc, jak dzieje apostolskie mówią o pierwszych chrześcijanach, o pierwotnym kościele, że jedno serce, że to właśnie było jedno serce, że właśnie te serca przyjmowały melodię serca Jezusowego i dlatego właśnie była jedność też pomiędzy ludźmi. Tak, co nie znaczy, że... Nie zdarzały się wpadki, się zdarzały to bardzo często, tylko że oni wiedzieli, dokąd wracać. Wiedzieli, dokąd wracać. Pragnęli wracać do tej jednej, jedynej prawdziwej melodii. No, taka właśnie może muzyczna refleksja, ale ona dosyć dobrze właśnie pokazuje, o co tak naprawdę chodzi i też jest dobrym wstępem do dzisiejszej Ewangelii, bo w dzisiejszej Ewangelii właśnie pojawia się Słynne stwierdzenie zatwardziałych serca trochę może jest ukryte w polskim tłumaczeniu, ale zaraz zobaczymy, gdzie ono tak naprawdę jest, bo dzisiejsza Ewangelia to jest takie markowe podsumowanie zjawień Jezusa z Martwych Stałego i tu znajduje się w zakończeniu Ewangelii Świętego Marka, w tak zwanym dłuższym zakończeniu i to jest rozdział 16 Marka, wiersze od 9 do 15. Po swym zmartwychwstaniu wczesnym rankiem w pierwszy dzień tygodnia, Jezus ukazał się najpierw Marii Magdalenie, z której wyrzucił siedem złych duchów. Ona poszła oznajmiła to tym, którzy byli z Nim, pogrążonym w smutku i płaczącym. Oni jednak słysząc, że żyje i że ona Go widziała, nie chcieli uwierzyć. Potem ukazał się w innej postaci dwom z nich na drodze, gdy szli na wieś. Oni powrócili i oznajmili pozostałym, lecz im też nie uwierzyli. W końcu ukazał się samym jedenastu, gdy siedzieli za stołem, i wyrzucał im brak wiary i upór, że nie wierzyli tym, którzy widzieli go zmartwychwstałego. I rzekł do nich, idźcie na cały świat i głoszcie Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Właśnie, ta dzisiejsza Ewangelia. Zobaczcie, treść tej Ewangelii jakby jest bardzo prosta. Bo jest jakby streszczeniem tych zjawień, tych Chrystofani, które już rozwa rozważaliśmy, jest mowa o Marii Magdalenie, jest mowa o uczniach idących na wieś, na wieś czyli do Emaus. Prawda, jest mowa o jedenastu. Tu oczywiście tu można by się czepić takiego szczegółu, że wedle świętego Marka, no, kiedy ci idący do Emaus <laughs> wrócili, no to wedle świętego Marka 11, im nie uwierzyło. Natomiast święty Łukasz jakby do końca tak ostro tego nie stawia, bo mówi, że kiedy ci z Emaus zwrócili, zastali jedenastu zebranych, przekazali im wieść, to jedenastu im powiedziało, że, no, że Jezus ukazał się rzeczywiście Petrowi, nie? Czyli jakby Łukasz sugeruje jakieś początki wiary u tych 11, chociaż tak wyraźnie tego nie stwierdza. I faktycznie dzieje się to, o czym mówi święty Marek tutaj, że właśnie ostatecznie Jezus właśnie przychodzi do tych 11, ostatecznie, prawda? 11, no bo, no bo Judasz właśnie skończył jak skończył, a Macie jeszcze nie został, że tak powiem, dobrany. Żeby była liczba 12, o tym będziemy może jeszcze kiedyś mówić. W każdym razie, z jednej strony ta treść wydaje się być prosta. Tak, A z drugiej strony zawiera pewną głęboką informację. Zobaczcie, że tych 11, i kiedy Maria Magdalena do nich przychodzi to jest określonych jako ci, którzy są pogrążeni w smutku i płaczący. I tu są właśnie takie dosyć grube słowa greckie. Mowa jest o tym, że oni penteo i kleją, i prawda to są takie słowa mówiące o takim bardzo głębokim, dogłębnym smutku, takim smutku wynikającym z czegoś y, y, co się bezpowrotnie skończyło, tak jak na przykład śmierć, prawda, że śmierć jest nieodwracalna i to jest zaś taki dogłębny smutek. O którym Pismo Święte mówi na przykład, że Grachel opakuje swoje dzieci, dlatego że ich już nie ma i jest nie do utulenia w swoim, swoim smutku. Dlaczego nie do utulenia? No, bo tych dzieci nie ma i ponieważ one nie żyją, no to nie da się, no to ona nie widzi możliwości pocieszenia, że możliwość pocieszenia jest taka, no tylko jednak gdyby mi przywrócono te dzieci, prawda? I to jest właśnie Penteot, to jest taki, taka rozpacz, nie? Taka dogłębna rozpacz, rozpacz właśnie jakaś taka ontyczna, właśnie z powodu czegoś, co jest nieodwracalne, właśnie co jest nieodwracalne. No i tak samo właśnie to drugie słowo mówi o takim płaczu, właśnie rozpaczliwym płaczu, nie? że tu pod spodem, właśnie pod spodem, pod tych, tymi dwoma słowami to jest właśnie jakaś rozpacz, jakieś coś... Coś właśnie takiego nieutulonego, nie do, nie do utulenia. Jakby w rozumieniu ludzkim właśnie nie, nie do odwrócenia, właśnie, nie do odwrócenia. I rzeczywiście zobaczcie, że wszystkie ludzkie zabiegi, żeby tych jedenastu, że tak powiem, pocieszyć, to spełzają na niczym. Spółzają na niczym. I właśnie dlaczego spełzają na niczym? Dlaczego nawet Jezus zmartwychwstały ma przez chwilę pewien kłopot w spotkaniu z Jedenastoma? No właśnie ta rozpacz, ten rozpaczliwy płacz, to rozpaczanie, właśnie to przekonanie od nieodwracalności tego, co się wydarzyło. Bo Jezus umarł, został złożony w grobie, jest związany z czymś, co pokonuje Jezus. Jezus wyrzuca Jedenastu brak wiary i upór. No i teraz, jakby tu powiedzieć, no, właśnie ten upór to jest takie greckie słowo sklerokardia, czyli zatwardziały serca, i teraz Jezus wcale im nie wyrzuca, tylko Jezus one idzio. w pewnych przypadkach to jest, że tak powiem wyciąć komuś w zęby, tak, przepraszam za, za wyrażenie, ale no, no w pewnych przypadkach w, w Grece ówczesnej to właśnie oneidizo to mogło nawet znaczyć właśnie strzelić komuś w zęby, prawda. <laughs> tak. Właśnie, nie? że Jezus nie tyle wyrzucał 11, nie tyle oneidizo 11, tylko konstrukcja gramatyczna, którą użył się święty Marek, to też wyraźnie pokazuje, że Jezus jakby wszedł w konflikt, czy w walkę, czy właśnie w to onej dło, wszedł w onej, to onej dło jest skierowane nie na jedenastu Yy, tylko na ich apistia, czyli brak wiary, niewiarę. O, niewiarę. Apistia to jest niewiara. I właśnie to dizo jest skierowany właśnie też na sklerokardię. Nie? Że właśnie Jezus ratuje tych jedenastu właśnie z tych dwóch chorób. Dwóch chorób napędzających się wzajemnie. Apistia i sklerokardia. I to są bardzo poważne choroby, które doprowadzają do tego, że człowiek tonie właśnie w takiej nieutulonej rozpaczy. W takim przekonaniu, że stało się coś nieodwracalnego i już nie ma nadziei, prawda? I już nie ma na nic nadziei, już nie ma na nic widoków. Wiesz, że Ta pistia i sklerokardia to jest właśnie to, z czym sobie próbuje poradzić Jezus z matwych stał, jak widzimy, z radzi, Aczkolwiek trochę go to kosztuje wysiłku, i ten wysiłek właśnie jest opisany czasownikiem moim Oneidizo. Właśnie, że to Oneidizo to, to właśnie jest. No, to, to bardzo nośny jest czasownik i też bardzo wyrazisty, nie? tak jak mówiłem, że w pewnych przypadkach może nawet znaczyć, no, strzelić komuś zęby, nie? Tak, Jezus walczy nie z jedenastu, właśnie to najwidzo nie jest wymierzone w 11, tylko w tej te ich choroby, choroby serca, choroby wnętrza, czy choroby duszy, jakkolwiek to nazyć, opisane tymi dwoma rzeczownikami, apistia i sklerokardia. I teraz zobaczę, ta apista i sklerokardia to po, jest wywołany przez coś, co Święty Paweł nazywał oszustwem grzechu. Na czym polega oszustwo grzechu? Właśnie na wpędzeniu w nas w przekonanie, że dokonało się coś nieodwracalnego, że to już koniec. To już nie ma nadziei, to, to już wszystko jedno, prawda? To już wszystko jedno, już, już nie wyszło, no to już jest wszystko jedno. Już nie ma czego szukać, nie ma na co liczyć, już wszystko jedno, prawda? I to jest trochę stan, znaczy to jest dokładnie stan Adama Ewy po grzechu pierworodnym, że wszystko zawaliliśmy, wszystko straciliśmy, prawda? I to już nie ma co, nie? To już tylko chować się przed Bogiem. <laughs> już nie ma co tam szukać, już musimy sobie radzić sami, prawda? Już nie można liczyć na Boga, już nie ma co, już musimy sobie radzić sami, prawda? Właśnie, bo to już po wszystkim, nie? I teraz Jezus przychodzi dokładnie to przełamać, dokładnie to przełamać, przychodzi Jego zmartwychwstanie, Jego Ewangelia, ta Ewangelia, ta dobra nowina, którą przyszedł głosić, ta dobra nowina, którą poleca głosić uczniom, którzy pierwsi jej doświadczają właśnie. Pierwsi doświadczają tej dobrej nowiny dokładnie w tym, co Jezus zrobił z ich apisy i ich sklerokardia, i zaraz to zobaczymy, co zrobił. Ta dobra nowina, właśnie polega na tym, że naprawdę, naprawdę, że to jest kłamstwo, że wszystko skończone, że już nie ma co szukać u Boga, że wszystko straciliśmy i, i, i że nie ma co, że już musimy sobie radzić sami, już na Boga nie możemy liczyć. Że to jest kłamstwo, że to jest nieprawda, że właśnie Bóg przyszedł o nas się upomnieć, Bóg nigdy z nas nie zrezygnował i rząd potrafi sobie poradzić ze wszystkim. Bo ta apista i sklerokardia przekonują nas, że stało się coś, z czym nawet Bóg się sobie nie poradzi, wobec czego nawet jego miłość się samała. I zobaczę, że jest mnóstwo takich sytuacji, w których my nieświadomie wchodzimy w przekonanie, że nawet Bóg jest za słaby, nawet jego miłość jest za słaba. Na przykład ja się dosyć często spotykam z matkami, który, które w rozpaczy modlą się za swoje dzieci, dzieci, które gdzieś tam dorosły, odeszły od Boga. I ta matka w rozpaczy szuka ratunku dla dziecka. I teraz jest dla niej olbrzymim zaskoczeniem, kiedy ja próbuję wyprowadzić tą matkę z rozpaczy. Taką informacją, że wie Pani, no, żeby Pani nie wiem, jak kochała swojego syna i nie wiem, jak pragnęła jego ratunku. To nie jest Pani w stanie kochać swojego syna tak, jak go kocha Jezus, i nie jest w stanie pragnąć dla niego zbawienia tak, jak pragnie Jezus. Żebyśmy nie wiem, jak kochali, nie wiem, jak pragnęli dla kogoś zbawienia i nie wiem, jak pragnęli dla kogoś dobra, to nie jesteśmy w stanie kochać i pragnąć dobra i zbawienia tak jak Jezus. Że Jezus i tak nieskończenie bardziej kocha Twojego syna. I nieskończenie bardziej pragnie go uratować, zbawić i pragnie jego dobra niż ty jesteś w stanie. I właśnie ta informacja jest dosyć sporym zaskoczeniem dla znakomitej większości matek, nie? że właśnie zobaczę, że jakby z automatu wchodzą w takie przekonanie, że to już nikt nie kocha mojego dziecka tak jak ja, w szczególności Bóg. I nikt nie pragnie ratunku dla mojego dziecka tak jak ja, a w szczególności Bóg, i teraz ja rozpaczliwie próbuję przekonać Boga, żeby Bóg pokochał moje dziecko tak jak ja je kocham, i żeby je uratował tak jak ja pragnę ratunku dla mojego dziecka. Czy tam uzdrowienia, czy czegokolwiek. nie Zobaczcie, nie? że właśnie to jest właśnie ten element, że mi się wydaje, że nawet Bóg nie kocha tak jak ja, nawet Bóg nie pragnie dobra tak jak ja na przykład. To jest właśnie apistę i sklerokardia, właśnie tu się spotykają apista i sklerokardia. nie wierzę, że Bóg mógłby kochać i pragnąć choćby tak jak ja. Ja w ogóle jestem przekonany, że to tylko ja tak kocham i tak pragnę dobra. I, I że w ogóle muszę przekonać Boga, bo, no właśnie, nie? właśnie, i zobaczcie, jak często my, my ulegamy właśnie tej chorobie rapisja i sklerokardia, tej połączonej chorobie tych dwóch rzeczywistości. Na czym polega ta choroba, tak naprawdę? To też tak naprawdę pojawia się u ludzi, którzy rozpaczają z powodu jakiegoś grzechu, który lata temu popełnili. Który, który milion razy wyznawali przy różnych spowiedziach i milion razy słyszeli, jak ten grzech był rozgrzeszany, przebaczany, i dalej pielęgnują w sobie poczucie winy i rozpad, że ja taki grzech popełniłem że właśnie tu jest właśnie niebezpieczeństwo apistii i że ja nie przyjmuję informacji, która się nie zgadza z moim przekonaniem, że ja jestem jakby betonowy, zabetonowany w jakimś przekonaniu i właśnie nie przyjmuję informacji, które się nie zgadzają z tym przekonaniem, że jestem przekonany, że ja popełniłem taki straszny grzech, że już jestem w oczach Boga potępiony i, i żeby Bóg milion razy mi powiedział, i ja ci ten grzech odpuszczam, to ja nie przyjmuję tego do wiadomości, bo ja mam swoje przekonanie, że nie, to, to już się nie da przebaczyć. Nie? Bo ja nie umiem sobie na przykład czegoś przebaczyć, to właśnie nie uwierzę, że Bóg mi przebaczył. Właśnie zobaczcie, ta pisca i sklerokardia doprowadza do tego, że ja właściwie stoję ponad Bogiem. Nie? Że ja nie wierzę, że Bóg jest zdolny przebaczyć mi to, czego ja nie mogę sobie przebaczyć. Ja nie, jest, ja nie wierzę w to, że Bóg jest zdolny Zrobić to, czego ja nie jestem w stanie zrobić. Ja nie wierzę, że Bóg jest zdolny kochać tak, jak ja kocham. Ja nie wierzę, że Bóg jest zdolny pragnąć czegoś dobra tak, jak ja pragnę. Ja nie wierzę, że Bóg chce kogoś zbawić tak, jak ja bym chciał, żeby on był zbawiony, i tak dalej, i tak dalej. Nie wierzę, że Bóg potrafi w ogóle to, co ja. Albo inaczej. Z jednej strony nie wierzę, że Bóg potrafi czynić dobro tak jak ja, a z drugiej strony nie wierzę, że Bóg potrafi to, czego ja nie potrafię. Zobaczcie, czyli skąd się bierze pista i skleokardia, dlaczego my jesteśmy podatni na tak zwane oszustwo grzechu. No tu właśnie wychodzi nasza ludzka pycha, pycha naszych serc, które stawiają się ponad Bogiem. Jak ja czegoś nie umiem, to Bóg tym bardziej. Jak ja czegoś pragnę, to na pewno Bóg nie jest w stanie pragnąć tak jak ja. Widzicie, to jest właśnie nasza pycha i egoizm. które się wzajemnie nam napędzają. Właśnie to skupienie się na sobie, postawienie siebie jako jedyny punkt odniesienia i właśnie odnoszenie wszystko tylko i wyłącznie do siebie. I to strasznie niszczy nasze relacje z Bogiem, czy znaczy kompletnie niszczy nasze relacje z Bogiem. I to sprawia, że Bóg jest bezsilny i bezranny wobec nas, bo, bo ja niczego nie przyjmuję, nic z mnie nie dociera. I to niszczy nasze wzajemne relacje, bo ja niczego na paznokieć nie puszczę też w relacji z drugim człowiekiem. Niczego na paznokieć. Rozumiecie. Nie? Właśnie, niewiara i zatwardziałość serca. Właśnie to zabetynowanie serca w jakimś tam przekonaniu, w jakimś tam przekonaniu. W szczególności w przekonaniu, że wszystko skończone i niewiara, że może być inaczej niż ja jestem przekonany. Właśnie widzicie, że fundamentem tej niewiary i zatwardziałości serca jest właśnie pycha i egoizm. Pycha i egoizm, z którym my sobie nie radzimy, dlatego nie radzimy sobie właśnie z tą niewiarą i zatwardziałością serca. Że moje serce zamyka się w jakimś przekonaniu. I za nic nie wierzy, że może być inaczej niż ja jestem przekonany. Jeżeli ja jestem przekonany do czegoś, jeżeli moje serce jest o czymś przekonane, to nie wierzę, że może być inaczej. I teraz zobaczcie, I to jest skuteczna bariera, która mnie kompletnie zamyka. Ja jestem niezdolny cokolwiek przyjąć z zewnątrz. Że ja ewentualnie przyjmę z zewnątrz tylko i wyłącznie to, co się zgadza z przekonaniami, właśnie na których się zabetonowało moje serce. No i właśnie dlatego mówiłem, właśnie ten przykład taki muzyczny przed medytacją. Że no, trzeba się przyglądać, ku czemu ja się najłatwiej tak odruchowo skłaniam. że na przykład, jakby ja najłatwiej przyjmuję informacje typu, że jestem nikim, że wszyscy mną gardzą, że do niczego się nadaje, że nie da się mnie kochać. Jeżeli tu najłatwiej właśnie przyjmuję takie informacje, najłatwiej zwracam się w tym kierunku, to znaczy, że to jest melodia mojego serca, że moje serce jest zabetonowane na takich właśnie przekonaniach. Ja nie wierzę, że może być inaczej, i w oczach mojego serca prawdziwe są tylko właśnie tego typu stwierdzenia. I dlatego moje serce jest nie za bardzo wrażliwe na stwierdzenia typu, że ktoś mnie kocha. Prawda? Bo dla mojego serca to jest absurdalne, bo moje serce jest zabetonowane na przekonaniu, że mnie się nie da kochać. No i nie wierzę, że może być inaczej. No i koniec, i ktoś przychodzi, cierpliwie mi powtarza, że mnie kocha, no dla mnie to brzmi w ogóle, mi to zgrzyta w ogóle w uszach. W ogóle to dla mnie wygląda na jakieś takie, no coś absurdalnego, ale za to, jak mi ktoś powie, że jesteś głupi, nienawidzę cię, o to mnie dotknie do żywego, bo właśnie to sięga melodii mojego serca. Bo no, Tak naprawdę moje serce. Właśnie o tym jest przekonany, że jestem do niczego, jest zabetonowany na takim przekonaniu i, i właśnie nie wierzy, że może być inaczej. I mówię, i to zabetonowanie to jest właśnie ściśle związane z pychą, egoizmem. Teraz Jezus przychodzi, Jezus z martwych przychodzi przebić się przez ten beton. Właśnie przebić się przez tę mieszankę apisty i sklorokardii. Właśnie przebić się przez to wszystko i w ten sposób uczynić nas świadkami dobrej nowiny. Właśnie Jezus Zmartwychwstały pokazuje, że On ma moc, On ma potęgę. Potęgę nie tylko pokonania śmierci, właśnie takiej śmierci materialnej, ale ma potęgę też pokonania śmierci w naszych sercach, bo piste i sklerokardia to jest właśnie śmierć serca. To jest śmierć wewnętrzna. Nie? I teraz Jezus potrafi przez to się przebić, potrafi dokonać widzą. Potrafi przez to się przebić i otworzyć oczy mego serca na to, że jednak może być inaczej. Że ja do tej pory żyłem w przekonaniu, że nie da się mnie kochać, że ja się do niczego już nie nadaję, że popełniłem takie błędy w życiu, że to już jest po wszystkim, prawda? I Jezus martwych stały potrafi przez to się przebić i ogłosić mojemu sercu dobrą nowinę. W mojemu sercu, że wszystko jeszcze jest możliwe, że On się nie poddał, nie zrezygnował, że On ma na to wszystko pomysł, że On jest w stanie to wszystko odbudować, naprawić, poprowadzić dalej. Tylko przyłącz się do mnie, mówi Jezus. I to jest właśnie dobra nowina. I to jest właśnie dobra nowina, że to jest nieprawda, że jest wszystko skończone, to jest nieprawda, że nie da się inaczej. To jest nieprawda, że nie ma wyjścia, że nie ma przejścia. To jest nieprawda, że że największe nawet moje grzechy to już są nie do odrobienia. Okazuje się, że w Jezusie przychodzi informacja o Bogu, Bogu, który potrafi wszystko, w szczególności właśnie w tym wszystkim mieszczą się największe cuda, a to są właśnie największe cuda. Uzdrowić kogoś, sprawić, by stał z wózka inwalidzkiego, czy tego typu rzeczy. Okej, okay, to jest fajne i to dobrze, jak to się dzieje, to jest tak naprawdę no, sztuczka, a największe cuda Jezus dokonuje w naszych sercach. Tu zapala światło, tu się przebija przez ciemności i kłansach, w których tkwią nasze serca, te kłamliwe przekonania, wszystkie, które betonują nasze serca i zamykają na wszystko. Tu się Jezus przebija. I tu zapala światło i tu tknie ducha, prawda? Ducha prawdy, który doprowadza nas do całej prawdy i otwiera nam oczy, daje nadzieję, daje wiary, daje miłość. Prawda? Tu Jezus nam otwiera oczy, że jest droga i że On nas zaprasza, żebyśmy szli tą drogą i że wszystko jeszcze jest możliwe, bo dla Boga nie ma nic możliwego. I to jest Wasza dobra nowina. I teraz właśnie dlatego oni pierwsi potrzebowali tej dobrej nowiny na sobie doświadczyć, co naprawdę robi Jezus. Żeby potem mogli iść i tą dobrą nowinę głosić. Nawet za tą dobrą nowinę oddać życie. Nawet za tą dobrą nowinę oddać życie. Właśnie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.